Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Witamy w rewolwerze. Dziś opowiemy o plenerowej inscenizacji Rigoletta na Zamku Topacz oraz sprawdzimy, co kryje zielony labirynt zainstalowany w Centrum Sztuki WRO. Będzie też o literackim awansie dzielnicy Borek, sportretowanej na kartach nowego wrocławskiego kryminału. Centrum Sztuki WRO przez lata działalności przyzwyczaiło nas do artystycznych eksperymentów. Były już kontrowersyjne happeningi, krwawe wideoinstalacje, ludzie-roboty i zadziwiające koncerty. Jednym słowem, fascynujące balansowanie pomiędzy sztuką i technologią. Jednak niewirtualne, zwyczajne rośliny doniczkowe zaskoczyły nawet najbardziej wytrawnych bywalców WRO. No tak, skąd paprotka w galerii, tak? Jak najbardziej, tym bardziej, że czasem taką paprotką można sterować przy pomocy nowych mediów, nowych technologii, w których się specjalizujemy jako Galeria Nowych Mediów WRO. Można sterować przy pomocy swojego smartfona na przykład i ją wręcz podlewać na odległość. Więc siłą rzeczy gdzieś w polu zainteresowania WRO znalazła się i zieleń, i natura, i ten tytułowy labirynt, który jest oczywiście symboliczny. On jest w jakiś sposób fizyczny, widz rzeczywiście przechadza się labiryntem. Ale to jest również labirynt pewnych ścieżek, którymi podąża sztuka współczesna. I teraz w takiej próbie sprawdzenia, czy my jesteśmy w stanie dialogować z naturą w sposób głębszy, widzieć ją trochę bardziej świadomie, bardzo pomaga sztuka. We wszystkich moich pracach właściwie zawsze jest najważniejsze zderzenie kultury z naturą, tych dwóch światów. I tutaj także zderzam właśnie jakby te światy naturalne z naszą cywilizacją. Jakby kora tutaj, całe to drzewo, widmo nawiązuje do świata natury, a zderzone jest to właśnie z projekcją wideo. Tutaj jest to właśnie natura i cywilizacja, ale także życie i śmierć. Mnie głównie w tej pracy interesuje aspekt dźwiękowy, czyli to, żeby wypełnić przestrzeń w jakiś sposób, no, w pewnym sensie przyjemnymi dla ucha dźwiękami, które jednocześnie mają pewną interaktywność z użytkownikiem. Ja nie rozróżniam tego, co jest naturą, a co jest technologią, co jest... Wszystko wydaje mi się jakimś fizycznym światem, w którym żyjemy. Natomiast wydaje mi się, że im dalej idziemy z technologią, tym bardziej rozbrajamy tą naturę. I mi się wydaje, że jest to taki moment specyficzny, w którym jeszcze nie wiemy wszystkiego o naturze, jeszcze jesteśmy w pewnym sensie bardzo daleko od pełnego pojęcia, natomiast bardzo dobrze już rozumiemy mechanikę działania tych wszystkich systemów, dlaczego rzeczy działają tak, jak działają. I ta natura przestaje być czymś takim, nawet boskim, powiedziałbym. Jest to projekt, który jednocześnie bardzo zaprasza widzów do współpracy. Nie sztuką jest postawić jakieś rzeczy, zrobić skończoną, zamkniętą, świetnie udokumentowaną wystawę i zaproponować jej skończony kształt widzom, prawda? Sztuką wydaje się w dzisiejszej kulturze zrobienie czegoś takiego, co pochłonie widzów w ten sposób, że staną się współuczestnikami procesu powstawania i tego namysłu, i tego końcowego, czasem oby, dzieła sztuki. W zeszłym roku w listopadzie rozdaliśmy doniczki naszym odbiorcom razem z roślinami, które oni przez pewien czas opiekowali się tymi roślinami i później w maju, na początku wystawy, dostarczyli je nam tutaj, żebyśmy mogli z nich zbudować widoczną tutaj przestrzeń architektoniczno-ogrodniczą. Czy obecność paprotek, kalanchoe, wodospadów bądź pni drzew w galerii jest czymś zaskakującym? W żadnym wypadku. To, że one są dodatkowo połączone z działaniem technologicznym, które wciąga widzów, młodych widzów, wydaje mi się być bardzo fajnym melanżem. Czy są to prace wysokiego lotu? Może nie, ale są bardzo interesujące i mnie inspirują, dają mi nadzieję. Bo czy wartością jest tylko narysowany portret? Moim zdaniem wyhodowana kapusta w centrum miasta jest czymś równie pięknym, a może czasem bardziej potrzebnym. Tragedia zemsty i miłości, porwanie, zdrada i zbrodnia to nieśmiertelna opowieść o garbatym błaźnie Rigoletto, uchodzącym za wcielenie czystego zła.
spektakl opery wrocławskiej w reżyserii Michała Znanieckiego w miniony weekend można było obejrzeć w plenerowej wersji na Zamku Topacz. Dramatycznym dziejom bohaterów towarzyszyły widowiskowe atrakcje w postaci jeźdźców konnych, samochodów i akrobatów na linie. Dzieło Verdiego w monumentalnej oprawie obejrzało prawie 9 tysięcy widzów. Książę Mantui w naszym spektaklu mieszka w tym zamku, przyjeżdża do tego zamku wspaniałymi, różnymi samochodami. Natomiast większość akcji odbywa w ogrodach zamkowych i zabudowaniach, które przynależą do zamku. Myśląc o inscenizacji plenerowej, poszliśmy trochę torem pierwowzoru dramatu Wiktora Hugo Król się bawi. Nasz książę bawi się wszelkim przepychem, zbytkiem, bawi się kobietami, bawi się miłością, bawi się różnymi materialnymi elementami przepychu. Rigoletto, czyli jako błazen książęcy, jego zadaniem jest intryganctwo, załatwianie pewnych nie zawsze czystych interesów księcia. Nasz garbus nie jest osobą, która jest fizycznie garbusem, on gra garbusa. My pokazujemy, że on, ten garb jest jego elementem pracy, on to zdejmuje w momencie, kiedy kończy pracę. Jest to bardzo niejednoznaczna postać. Sam doprowadza do tego, że jego chęć zemsty niszczy jego największą miłość, córkę. Jest to młoda dziewczyna, niedoświadczona, która spotyka na swojej drodze księcia, uwodzi ją, poddaje się tej miłości, no i niestety za tą miłość również umiera. Główne partie, jak Gilda i Rigoletto, Rigoletto chyba najdłużej, jest w sumie prawie na 3 godziny, jest pewnie 245 na scenie. Więc jest dużo tego materiału. No a poza tym muzyczna strona wymaga odpowiedniego głosu, jak i predyspozycji aktorskich też, żeby pewne sprawy nie tylko właśnie więcej podkreślić nawet w tej inscenizacji właśnie głosem, niż tą garbatowością, czy jakby to określić, której nie ma. Jest to inne śpiewanie niż w operze mimo wszystko, mimo że są odsłuchy, mamy mikroporty, jednak jak się widzi tą przestrzeń, to człowiek jakoś tak, nie wiem, chce więcej, szerzej śpiewać. Ja lubię pracować z elektroniką, ale jest pewne niebezpieczeństwo, bo w momencie, kiedy ja śpiewam w teatrze, to wtedy ja odpowiadam za swój głos. Wszystko, co jest w porządku, to jest moja zasługa i wszystko, co jest nie w porządku, jest też moją zasługą, prawda, w cudzysłowie. Natomiast tutaj no, ja śpiewam tak, jak śpiewam, a resztę to jest inżynier wozu, który po prostu daje ten dźwięk. Chodzi o to, żeby ten dźwięk był wzmocniony, ale nie sztuczny. Wrocław staje się ojczyzną kryminałów. Mamy coraz więcej autorów uprawiających ten gatunek, dzięki czemu miasto przeobraża się w literacką scenę zbrodni. Beata i Eugeniusz Dębscy, autorzy powieści 23, odkryli nieznane dotąd atuty dzielnicy Borek. Tutaj mieszkamy, ja się tutaj urodziłam, dlatego tutaj. Tutaj było najłatwiej nam opowiedzieć o tej dzielnicy. Jestem urzeczony tą dzielnią żony, bo ja mieszkam na Nowym Dworze. To jest dzielnica, która ma mało charakteru. Bardzo chciałem jakoś może odwdzięczyć się, czy ja wiem, temu Borkowi. I dlatego to była jedna z kwestii, o której nie dyskutowaliśmy. Eugeniusz Dębski dotąd znany był głównie z książek, powieści związanych z fantasy, fantastyką, science fiction. A tutaj nie mamy absolutnie żadnej wycieczki w stronę świata fantastyki, tylko taki po prostu współczesny, krwisty kryminał, to kryminał dygresyjny. Punktem wyjścia jest dość typowa i banalna sytuacja. Policjant wylatuje z pracy, nie jest zadowolony ze swojego losu i nagle znajduje go obcy człowiek i daje mu zlecenie. Tutaj w tej kawiarni Tomasz Winter odbywa rytualną prasówkę i wypija swoją rytualną kawkę. Tutaj też trafił go zleceniodawca, prosząc o rozwikłanie trudnej kryminalnej sprawy. Ciekawy jest również dla miłośników samego kryminału schemat fabularny, ponieważ
no, trochę przypomina porucznika Colombo. Zakończenie też jest podwójne. Jakby dochodzimy po nitce do kłębka. Mniej tu chodzi może o to, kto zabił, tylko jak dojść do tego, co się stało. Jesteśmy na cmentarzu żołnierzy włoskich w Parku Grabiszyńskim. Tutaj znaleziono zwłoki pierwszej ofiary powieści. Chodziliśmy po tym cmentarzu kilka razy, wybieraliśmy najlepsze miejsce, nie najbardziej malownicze, ale takie, gdzie na przykład właśnie zwłoki najdłużej poleżą nieodkryte. Tutaj za nagrobkami tych dwóch włoskich żołnierzy, Luigi i Domenico, leżało ciało ofiary, która pchnęła jakby fabułę do przodu. Wartością tej książki jest przede wszystkim język, styl. Jak to zawsze u Geniusza Dębskiego, on jest bardzo lekki, świetnie się to czyta, ale też trzeba pamiętać o tym, że po raz pierwszy firmuje tę książkę oprócz Geniusza Dębskiego także jego żona, pani Beata Dębska. To się wzięło z mojego wtrącania się do tego, co robił mąż. I zawsze mówiłam, nie, tutaj to usuń, ten dowcip jest niedobry. I to się stało na zasadzie takiej, no tak, jak tak. Jak uważasz, że wiesz lepiej, to piszmy razem. Spółka działa na etapie obmyślania, podczas jazdy samochodem, podczas spaceru w parku. Najpierw musi powstać szkielet, a później jest podział pracy. Tam jest trochę takich wątków, ja bym je nazwał kobiecymi, czy elementów kobiecych. Choćby to, że główny bohater Tomasz Winkler, przecież twardy facet, były gliniarz, opiekuje się swoją babcią. Ja myślę, że w tej książce znajdą się i miłośnicy kryminału, miłośnicy Wrocławia Literackiego, ale również myślę, że tu po raz pierwszy w karierze Dębskiego mogą się znaleźć w tej książce również kobiety, które od kryminału przecież nie stroją. Audycja finansowana przez sponsora Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.